bardzo ciekawą taki wywód jednego księdza na temat katastrofy World Trade Center. A propos tego, że dzięki zesłanym przez Boga drobnym przeciwnościom losu niektóre osoby uniknęły śmierci w tej katastrofie. I tak za przykład podał kobietę, która szła do pracy, obtarły ją buty, musiała się zatrzymać w aptece. Jak ona kupowała plastry, to w tym czasie w jej biurowiec uderzyły samoloty, a ona przeżyła. Dzięki Bogu. I sobie myślę, ty. Tak, no logikę. Czy jak on jest taki wszechmogący, to nie mógł po prostu zatrzymać tych zamachowców? Czy wiara w takie rzeczy nie zakrawa pod jakiś narcyzm? W sensie, wiecie, no, zginęły tysiące ludzi, ale to mnie pan zatrzymał w aptece. Czy oni nie powinni zmienić pieśni na... O Panie, to Ty obtarłeś mi stopy, mimo że mogłeś zatrzymać te samoloty.